Ten wasz duszpasterz, kurczę, z Wrocławia, redemptorysta, ma gadane. Pilnujcie go dobrze, żeby wam go nie porwali. Jak rozwijać miłość w związku? Bardzo mi się ten temat spodobał, dlatego że ktoś tu od razu postawił bardzo ważną tezę i w zasadzie zawarł pewną prawdę, że prawdziwa miłość może się rozwijać tylko w związku. To jest, ktoś tu złapał byka za rogi. Ksiądz Dziewiecki kiedyś z Radomia wyśmiewał to mówienie, że ktoś jest w wolnym związku. Rozumiecie? Jest wolny, związany. Jak już związany, to nie do końca wolny. Nie wszystko mu wolno. Kiedyś mi mój chłopak powiedział po swoim ślubie, proszę, problemem nie była moja narzeczona, czy ja będę jej wierny, czy ja będę z nią dobrze żył. Problemem było te 40 kobiet na kościele, które stały na moim ślubie. Z nimi wszystkimi się rozstawałem w tej chwili, a tam jeszcze były różne takie projekty kiedyś tworzone. Więc wolny związek. To ksiądz Grzywocz zauważył tą właśnie taką myśl, dwa znaczenia słowa wyrzec się. Ja się przed wami wyrzekam od godziny. Mówiłem homilię, teraz mówię, wyrzekam się, mówię, słyszycie moją polszczyznę, poprawna, mniej poprawna, głos zdenerwowany, spokojny. Ja się wyrzekam. Jak posłuchacie mnie jeszcze troszkę, to będziecie o mnie mogli opowiedzieć trochę. Ale żebym ja się wyrzekł do was jako ksiądz, że jestem księdzem, to ja się musiałem wyrzec pewnych pań, perspektywy macierzyństwa, ojcostwa, musiałem się wyrzec. Najgorzej, że w dzisiejszych czasach ludzie się nie chcą niczego wyrzekać, jak chcą mieć tożsamość. Mama bierze 13-letniego chłopaka na kolana i mówi, musisz już być dorosły, musisz już być samodzielny, nie wolno, nie możesz tak mamie siadać na kolana, jak mi siadasz teraz na kolana. No nie, albo się pani zdecyduje, albo będzie pani go brać na kolana i będzie ciągle małym chłopczykiem, albo da mu pani jakąś odpowiedzialność. Więc wolny związek, nie ma czegoś takiego. Jak jest związany, to niewolne. A jak nie związany, jak wolny w pełni, że jeszcze jest pełna możliwość opcji do przyjęcia, no to nie związek. Ogromna większość ludzi na świecie myśli, że miłość to jest uczucie i emocje. Że to samo przyjdzie, zagości i wtedy będzie mi dobrze, tak mi będzie dobrze w emocjach, tak mi po prostu będzie dobrze. Niektórzy myślą, ja to mam takie porównanie, że miłość to jest pijany gołąb, co lata po osiedlu. Ludzie mają otwarte, szczególnie panny i kawalerowie, otwarte mają szeroko okna i czekają, żeby ten gołąb do mnie wleciał. Już był blisko, że o rynnę zahaczył, parapet się wywalił, kurczę, nie wpadł. Wpadł, kurczę, do sąsiadki. Oto zonza, małpa jedna, ale w niedzielę wyleciał rano z powrotem i został bez gołębia miłości. Nie, proszę Państwa, miłość to nie jest uczucie, to nie jest nastrój. Oczywiście miłość powinna być uczuciem. Ja nikomu bym nie polecał zawierać małżeństwa, żeśmy proszę księdza wprowadzili dwa programy, mój i jego, do w komputera. Pierwszy dysk się zjarał, ale jak drugi, żeśmy nas wprowadzili te dane, to coś zaczęło stukać i wyszło, że możemy się pobierać. No więc jego karty kredytowe, moje karty kredytowe, jego waga, mój wzrost, wszystko żeśmy wprowadzili. Nie, kiedyś mi ładnie powiedział jeden pan, proszę księdza, chciałbym mieć taką żonę, z którą jakbym patrzył w gwiazdy, to widzielibyśmy oboje to samo. Takie coś. Oczywiście kalkulacja też. To warto, chcesz poznać swojego chłopaka, jak będzie zawinął za 40 lat, przyjdzie się jego ojcu. Wyjdź z jego ojcem na 3 dni. Nie z nim. Z jego ojcem wyjdź na 3 dni. A ty wyjdź z teściówką przyszłą na 3 dni. I byś miał żonę w 80-90% jak na tacy za parę lat. Ty się nie ciesz, że chłopak mówi, jaka ty jesteś piękna, śliczna. Kiedyś jeden chłopak w Warszawie z tramwaju wpadł w taką optyczną nawałnicę. Mój ty promyczku, moje ty słoneczko, moje ty gwiazdeczko, moje ty światełko, a ona mówi, nie ściemniaj. Nie ciesz się, jak cię chłopak na kolanach bierze. Ty ciesz się, kiedy chłopak mówi o swojej matce. Wiesz, mam trudną mamę, ale jakoś się z nią dogaduję. Ona pracuje nad sobą, ja pracuję nad sobą. Coś może z tego wyjdzie. Tylko nie, natomiast jeśli twój chłopak mówi o matce swojej, głupia, durna, nieżyciowa, w 65% będzie to mówił o tobie. Raczej tak. Bo mamy jedno serce od kochania. Jedno serce od kochania. Więc to nie jest pijany gołąb, który lata i nie może trafić. To jest decyzja, przede wszystkim decyzja, warunkowana jakoś uczuciami, warunkowana zauroczeniem, jasne, tak, ale to jest decyzja. Miłość to jest decyzja, że ja chcę, że ja się decyduję. Pamiętaj, miłość to nie są twoje uczucia.
Jesteśmy szarganymi uczuciami, nienawiścią, zazdrością. Jak jestem podły. Nie. Możesz być szargany nienawiścią, zazdrością, a podjąć decyzję bardzo dobrą i bardzo mądrą. Ty jesteś decyzja, a nie nastrój. Ty jesteś decyzja. Niekoniecznie ty jesteś winny swoim różnym emocjom. Zapytajmy więc, co to jest miłość? Miłość, my chrześcijanie wierzymy, że to jest Bóg. Bóg to jest czysta miłość, niespojęta, nieskończona miłość. I każda miłość ludzka, według nas chrześcijan, to jest to, kiedy ja komuś daję Boga. Jeśli ja komuś nie daję Boga, a nie daj Boże odbieram Boga, to nie ma tutaj mowy o miłości. Zwróćcie uwagę, jaki paradoks powstał na świecie, że słowem kochamy się nazywamy cudzołóstwo. Kochamy się nazywamy cudzołóstwo. To, co można najgłupszego zrobić w narzeczeństwie, to współżyć. I nazywać to kochaniem dla zmylenia przeciwnika. I jakiekolwiek odejście od tego, to jest odejście od miłości. Ponieważ człowiek bardzo pragnie uczuć erotyki, podziwu, dlatego jest zdolny zniszczyć drugą osobę, żeby osiągnąć to co chce. I teraz trwa często dwuosobową zgodą niszczenie ludzi. Rozpalanie erotyczne, pokochanie siebie. Kocham się w tobie. Kocham się w tobie. To kiedyś taki przykład trochę dziwaczny wymyśliłem, że chłopak mówi do dziewczyny: Aniu, przyjdź na następne spotkanie ubrana w białą bluzkę. On mówi, jaki on jest czysty. Nie każe mi kupić jakiś szpilek czy jakichś tam innych gadżetów, tylko białą bluzkę. Więc ja przyszłam w takiej białej bluzce. On się tak na mnie wpatruje i wdycha. Ja tak patrzę, na co on się patrzy. A on sobie takim moim rzutnikiem na slajdy puszcza na białej bluzce swoje zdjęcia i mówi, jaki jestem piękny. Jak jestem wspaniały. Kurde, to ja mu jako ekran jestem potrzebna. Tak, niektórej dziewczynie potrzebny jesteś jako ekran, żeby puścić swój wymarzony film. I odwrotnie. Może druga strona też potrzebować ekranu. No może być, może to być wzajemny zakład usługowy. Taka miłość. Ty mi powiesz to, ja ci powiem to. Ja ci powiem, że jesteś ładna, ty powiesz, że Krzysiek jest głupi. Ja zapytam, czy bardzo głupi, ty skontrujesz, remik. No i tak można też handel prowadzić. Pamiętajcie, Chrystus nas nie zbawił na trochę. Chrystus nas zbawił w całości, to znaczy cały świat i wszystkich ludzi. Cały świat i wszystkich ludzi. Pan Jezus nie powiedział, zbawię pół Europy, Azję, zapłaćcie mi, to więcej zbawię. Nie. Chrystus za darmo zrobił, dokonał dzieła zbawienia dla wszystkich. I we wszystkich miłościach ludzi, ludzkich ma być ten Jego promień, bo to jest miłość prawdziwa. To jest miłość prawdziwa. Są ludzie, którzy chcą miłość wykalkulować i wyliczyć. Ja to sprzątam cały czas, łazienkę posprzątałam, balkon posprzątałam, to tyżeś sobie leżał. No doleżałem, ale wczoraj ja sprzątałem Pawlacz, to tyżeś sobie gadała z koleżanką. Wiesz, nastaw się w małżeństwie na jedno, że przegrasz. Kiedyś jeden facet powiedział, nie mogę tego znieść, że moja żona lepiej wyszła za mąż niż ja się ożeniłem. Nie mogę tego znieść. Wiecie, mam kolegę proboszcza, który jest bardzo sprytny, bo jak rozpisuje zajęcia dla księży z wikarych i z siebie, to sobie zawsze daje dwie dodatkowe lekcje tam katechezy, czy jedną dłużej godzinę w katechezie. I jak któryś wikary mówi, ksiądz proboszcz, to tak niesprawiedliwie nas do roboty goni, to mówi, zamieniasz się ze mną? No nie zamieniam się. Weź se dwie godziny więcej niż mąż. Ja mówię w przenośni teraz. Weź sobie trochę więcej roboty i nie nastaw się, choć jeśli świat będzie mój, koleżanki będą mówić, co ty się tak podkładasz? Weź mu tam tupnij nogą. Są. Nastaw się, że przegrasz, tak jak Chrystus po ludzku przegrał. Nastaw się, że będziesz dobra, a on nieraz nie będzie dobry. I wygrasz. Dobrocią, miłość pokonuje wszystkie przeszkody i dobroć pokonuje wszystkie przeszkody. Może nie w wymiarze doczesnym, ale pokonuje. Kiedyś słyszałem taką wzruszającą historię. Miał być mecz, jakaś tam Barcelona, Madryt, no po prostu top topów. Facet z synem szaleli już na punkcie tego meczu. Meczyk w środę, Arturek, meczyk, w statusie usiadasz, oglądany meczyk w środę. Jest mecz, już tu publiczność szumi na stadionie. Oni usiedli, mecz zaczyna się, grają, a tu nagle obraz w telewizorku zjechał do zera. Okazało się, że deszcz padał, a oni mieli stary dekoder i stary talerz satelitarny. I nie będzie meczu. Chodzą wkurzeni we dwóch, ojciec z synem, nagle patrzą, a telewizor cudownie brzt, i z powrotem jest obraz. Patrzą, a mama w płaszczu ortalionowym z parasolem nad talerzem satelitarnym, z suszarką do włosów do dekodera. 45 minut tak stała. On wyszedł, powiedział, kochanie, zrobię dla ciebie wszystko. Za ten numer zrobię dla ciebie wszystko.
I teraz nie wpakować tego w kalkulację, naprawdę mówię. Oczywiście, proszę Państwa, proszę Panów, nie jest dobrem rozpieszczanie drugiej osoby. Dobrym jest wymaganie do drugiego też postawy aktywnej, odpowiedzialności za małżeństwo, za rodzinę, ale chcę Wam powiedzieć, nie liczcie swojego małżeństwa. Tak jakby ksiądz zaczął liczyć, tyle zebrałem na tacy, tyle wyspowiadałem, to jeszcze mi są winni 200. Kazanie powiedziałem ładne, to powinien jeszcze się coś dorzucić. Kościelny przejdzie po mszy jeszcze raz tacą. Nie, to by był koniec parafii, to by był koniec miłości, to by był koniec pracy duszpasterskiej. My nie liczymy tego, co kto przegrywa. Chrystus też nie liczył. Powtarzam, Chrystus nie powiedział, no dorzućcie się do zbawy jeszcze Australię. Nie, wszystkich, cały świat, każdego, za nic, po prostu za nic. Miłość to jest żmudna robota. To jest żmudna robota. Ktoś powiedział, miłość małżeńska, bo tutaj o to nam chodzi, to jest tak, jakby ktoś wściekłego kota i wściekłego psa wrzucił do łodzi podwodnej, zamknął za nimi drzwi, puścił ich w podróż dookoła świata i dzwonił to tydzień z zapytaniem, co u was słychać? Jak tam zdrówko? Ktoś powiedział, że dobre małżeństwo jest to cud i dowód na istnienie Pana Boga. Dobre małżeństwo jest to cud i dowód na istnienie Pana Boga. I to jest rozsądna decyzja oparta o światło Boże. Rozsądna decyzja, którą rozpoznajemy w ręku z Biblią, na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. No jest dramat, jeśli chodzi o niektóre te związki teraz zawierane. Ludzie są tak mało odpowiedzialni, mało jakoś przewidywalni, są niedojrzali po prostu i mogą zawrzeć związek małżeński. Pytam jakieś dziewczynę, bo widzę, że ten ich związek to jest palcem na ziemi pisany. Co cię zachwyca w twoim narzeczonym? No mówię, ksiądz świetnie tańczy. Ja już widzę, dzieci mają torsję, ona ma biegunkę, deszcz leje, samochód zepsuty, a on dżajfa na stole zasuwa w kuchni. Chcę ją zadżajfować. Dbać o związek. Uczyć się być w związku od dzieciństwa. Waszymi pierwszymi nauczycielami bycia w związku, jak byliście jeszcze tacy malutcy bardzo, byli i są do dziś wasze rodzice. Pokazują miłość albo nie pokazują miłości. Pamiętajcie, że miłość to jest odpowiedzialność. Karol Wojtyła o tym pisał. Miłość to jest odpowiedzialność. Chcesz rozwijać kogoś, uczyć kogoś rozwijać w miłości, musisz się uczyć go rozwijać w odpowiedzialności. Tutaj trwa też walka interpłciowa pomiędzy płcią piękną a płcią brzydką, że kobieta chce koniecznie, żeby mąż coś zrobił, a on, to jest jego obowiązkiem, a on czeka na pewien moment załamania się żony i każdy mężczyzna czeka wtedy na te słowa, takie, kocha te słowa. A jak już mam ciebie prosić, to sama zrobię. O, świetny pomysł, zrób. Jakbyś potrzebowała konsultacji, jestem w pokoju, leżę na wersacji, oglądam telewizję. Otóż, drogie panie, trzeba wtedy faceta przetrzymać. Nic nie robisz, tylko mówisz, pamiętaj, twoje sprawy są niezałatwione. Dzieci, no weźmy opieka społeczna, dom się nam zawali, ale ja za ciebie palcem nie ruszę. Jeśli syn ma 17 lat, to nie ja będę chodził na wywiadówki, ale ty pójdziesz, bo ty jesteś facetem, jesteś odpowiedzialny za wychowanie syna. Kobiety nieraz nie wytrzymują tego napięcia i wolą zrobić same. Przyszła pani do pana Jacka Polikowskiego w Poznaniu i mówi, mój mąż jest nieodpowiedzialny. A jaką pani daje odpowiedzialność? No ja mu nie mogę dać odpowiedzialności, bo on jest nieodpowiedzialny, ale jeśli mu pani nie da odpowiedzialności, to on się nie zrobi odpowiedzialny. Panowie, no pierwsze 5 puszek farby będzie na zmarnowanie, ale za 6 załapie, jak to się odnawia. Tylko trzeba pozwolić zmarnować 5 puszek farby. Może kupować najmniejsze wtedy. Mówię całkiem poważnie. Genialną wtedy są pomocą w dzieciństwie, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, że uczą nas rodzice odpowiedzialności za składanie zabawek i za zwierzątka. Zwierzątka są kapitalnym sposobem uczenia wśród dzieci postawy odpowiedzialności. Tym, że niekiedy znowu panie przegrywają, bo kupują pieska. Dziecko sobie pójdzie z psem na 2 spacery, potem mówi, mamie, znudziło mi się. I mama biedna lata z tym psem potem na spacery, no bo co z nim zrobić? Tutaj w ogóle dochodzimy do takiego problemu zwierząt, na marginesie go rozwinę. Zwróćcie uwagę, jak się podkładają ci, którzy mówią, że zwierzęta są lepsze od ludzi, że zwierzęta są większymi przyjaciółmi, powiernikami tajemnic niż ludzie, a ludzie szukają w zwierzętach czego? Człowieczeństwa. Tak, patrz jak mój sąsiad, patrz, tak, jak się cieszy jak mój mąż, o też tak, jak się kupi sobie piwo, to tak się cieszy. Zobacz, dlaczego ludzie nie mają fascynacji glizdą jakąś taką, czy karaluchem, bo niepodobne to do człowieka, ale zwierzęta, psy, koty, które są podobne w zachowaniach do ludzi, są uwielbiane, dlatego że takie zwierzę to jest taka, ja to nazywam łatwiejsza, w cudzysłowie, osoba. Męża się nie zamknie do łazienki, jak przyjdzie sąsiadka, psa można.
Kiedyś jedna pani zaprosiła sąsiadki i zamknęły się same, już bo męża nie można zamknąć, no same się zamknęły. I właśnie opowiadała o swoich mężach. I jedna mówi, mój mąż jest sywilitykiem. One zbaraniały, a mąż otworzył drzwi, kochanie, filatelistą. Kiedy w związku, więc mówię, przestrzegać odpowiedzialność. Jestem zwolennikiem tradycyjnego modelu rodziny, co nie znaczy, że mąż nie może ugotować obiadu, czy tam posprzątać, a żona nie może wziąć się za jakieś prace takie bardziej męskie. Ale wielkie zagrożenie przychodzi dla małżeństwa i dla ich związku paradoksalnie, kiedy rodzi się dziecko. Może do tego tematu wrócimy, ale jeszcze wam powiem taką ciekawostkę. Wiele rodzin alkoholików rozpada się, kiedy mąż zaczyna trzeźwieć. Kiedy wraca do normalnego życia i mówi do żony, teraz przepraszam cię za wszystko, co ci zafundowałem w tym okresie picia, teraz biorę się za swoje obowiązki, ale i ty bierzesz się za swoje obowiązki, ja służę tobie, ty służysz mi. I ona, która była bohaterką wielu spotkań rodzinnych, teraz widzi, że będzie musiała temu mężowi rzeczywiście służyć, no bo on się nawrócił, przeprosił i chce też być dobrym mężem. I wtedy zaczyna się nieraz psuć w związku, ale to jest taki oddzielny temat, chociaż bardzo zastanawiający. Natomiast niebezpieczeństwem dla małżeństwa i dla ich związku jest narodzenie się dziecka. Że kobieta całe emocje przenosi na dziecko. Pieści go, całuje, pudruje, oliwkuje. Dziecko sieje pierś, łapie mu się za kolanka. No to jest cudowne. I chłop przychodzi w nocy, właśnie do żony, gdzie te łapy brudne takie. A dziecko musi znać zapach ojca, dziecko musi znać głos ojca. Ojcu nie wolno odbierać możliwości spotkania z dzieckiem. Jeszcze potem, kiedy dziecko staje się starsze, dlaczego związek z dzieckiem jest łatwiejszy niż związek z mężem? Bo dziecko zawsze będzie kochać mamę. Bez względu na to, czy ona się przed nim, on nie musi się przed nim upokarzać. Ona mu daje jeść, ona mu daje uczucie, ona mu daje opiekę, emocje i ona mamę kocha. I to jest proste. A z mężem nie takie proste. Wobec męża się trzeba nieraz upokorzyć, mąż wobec żony oczywiście też. To jest trudny związek, trzeba o niego dbać. Związek kilkuletniego dziecka z matką będzie dobry, poza jakimiś ekstremalnymi wyjątkami. Będzie dobry, a z mężem niekoniecznie. A wtedy często mąż idzie na bok i jeszcze robi kobieta nieraz taką rzecz niedobrą, że poniża męża, czyli ojca w oczach dzieci. To, co mi kiedyś pewna pani opowiadała, i mąż wrócił kompletnie pijaniutki z pracy, zaczęła go transportować do pokoju. Dzieci mówią, mamo, co się z tatą stało? Tatuś jest chory, jutro rano wam wszystko opowie. Żeby go tylko nie widziały, bo dla dziecka ojciec pijany to jest koniec świata. Ojciec to jest Bóg. Ojciec ten, co wszystko może. I teraz Bóg leży w przedpokoju na podłodze. No to koniec świata. I ona jakoś udało się tego męża zatransportować do pokoju. I co tatuś, dlaczego tatuś tak? Tatuś wam wszystko jutro wyjaśni, a teraz tatuś musi się wyspać. Mądra kobieta, bardzo mądra. Natomiast niektóre kobiety, kiedy ojciec przyjdzie pijany, się zbuwali, mówią, chodźcie dzieci, o, to jest wasz tatuś, o. Tak, ten co tak żyga, tak, to jest wasz tatuś. Zapamiętajcie sobie dobrze tatusia takiego. Przepraszam, ale to jest zbrodnia na żywym ciele. Zbrodnia na żywym ciele, ja wiem, że tak jest. Każda kobieta mądra powinna bardzo troszczyć się o pozycję ojca w rodzinie, chociaż to nie, to powtarzam, że ma go wielbić za to, jak on przyjdzie i telewizor włączy. Ale ty włączyłeś telewizor, Boże, jak ty włączasz telewizor. Taki masz ten ruch na pilocie, taki zdecydowanie męski taki masz. Jak ty enter wciskasz, to po prostu cały dom drży. Nie, to nie chodzi o takie naiwne zakochanie się, zafascynowanie. Tylko jak zrobił coś dobrze, dziewczyny, pamiętajcie, faceta trzeba pochwalić. On wtedy funkcjonuje, inaczej nie jeździ. Na najnowszych bateriach. Pytam nieraz kobiety, pochwaliła pani męża za co? Za to, że jest mądry. A to co, ja głupia jestem? A za co mam go chwalić? No, mówię na przykład, macie samochód, mamy. Ile jeździcie? No 30 lat. Mieliście wypadek? Nigdy. Ile przejechaliście? Nie wiem. Z 500 tysięcy. Wie pan, ile razy on się zastanawiał, czy redukować, czy nie redukować? Czy jest z niej spliszka, czy nie? Gdyby się raz pomylił wyprzedzanie, nie żylibyście wszyscy. Niech pani do niego podejdzie i powie, mój ty kochany kubico, no choć niech cię uściska. Co powie facet? Jak go uściska, że jest kochany kubica? Się jeździ, Jezu. Ale tam. Ale będzie przeszczęśliwy, że go pochwaliłaś. Przeszczęśliwy, że go pochwaliłaś. Jeden pan mi opowiadał, że pojechał zadatkować dom na agroturystykę.
Piękny chałupa powiedział do żony, w sierpniu zobaczycie, co znalazłem. Perłę znalazłem. Dzieciaki, perłę tatuś znalazł. W sierpniu zapakował rodzinę do samochodu, przyjeżdżają, mówi, zobacz. I wanna, i prysznic. Całe wyposażenie kuchni, kieliszeczki do szampana i do wódeczki. Zobacz, skórzane fotele, telewizor, plazma, super. A ona... On wyszedł do toalety, a ona do matki, mamo, jaki ja już znalazł dom, jaką mamy łazienkę, jakie mamy kuchnię, jakie wszystko. Ja wychodzę z łazienki, mama, muszę kończyć. Nie bójcie się, drogie panie, że jak go pochwalisz trochę, to on się zrobi taki zarozumiały. Ale to tak funkcjonuje, ten typ tak ma. A przy okazji powtórzę tutaj myśli, które wielokrotnie słyszeliście. Panowie chcą od żony dwóch rzeczy, solidarności i właśnie podziwu. Solidarności, że będziesz z nim zawsze, z nim. Zadam wam pytanie, jak chodzę po kolędzie i z facetem się zacznę kłócić o inkwizycję, wojny krzyżowe, o pieniądze u księży, o politykę i wchodzi żona, a ja z jej mężem się sprzeczam, to po czyjej stronie? Po czyjej? No jasne, że po mnie mówi. Ty, historyku od spraw wojennych, ty mi napraw te garnki, co tam są, a nie? I on biedny tak, tu z przodu zaatakowany przez proboszcza, przez księdza, z tyłu żona jeszcze trachnął nożem. I leży taki widok, zamordowany. Nie, jestem z tobą. Więc kiedyś klerycy z pielgrzymki częstochowskiej zaszli do pewnego domu, gdzie pani ich zaprosiła na obiad. I usiedli sobie na krzesłach przy stole, wchodzi taki mały kajtek, podchodzi do niego kleryka, mówi, tu się nie siedzi, tu siedzi tata. No to on wstał, przyszedł ojciec, usiadł na tym właśnie miejscu, pobłogosławił posiłek, a po posiłku wieczorem stanął sobie w drzwiach, w oknie, bo burza była, kochał burzę, otworzył okno, burza nasuwa pioruny i ten kajtek znowu stanął, mówi, a ty się tutaj nie boisz? Nie, bo tata jest w domu. To się burzy nie boi. Jak to jest z domu, to się burzy nie boi. Niektórzy mówią właśnie, że miejsce ojca w dzisiejszym domu polskim, takim przeciętnym, to oparty o lodówkę prawą ręką, utylizuje odpady z ostatniego tygodnia. No i potem autorytetu nie ma. Co trzeba pamiętać? Aha, jeszcze o to chodzi. Zatroszcie się o dwie rzeczy. Po pierwsze, złóżcie sobie jakąś taką przysięgę pod urokliwym krzakiem bzu, że kiedy będą konflikty, nie zamkniecie się na siebie. Najgorsze są ciche dni. Pewien pan wpadł po kilku cichych dniach do żony, do pokoju i zaczyna w jej szufladzie czegoś szukać. Ona mówi, czego nam szukasz? Już znalazłem twój głos. Że nie przestaniecie rozmawiać, choćbyście się mieli bić i tłuc i walić, to lepsze to niż milczeć, bo milczenie do niczego nie doprowadzi. Można tylko podmilczeć trochę na odstanie emocji, żeby one się uspokoiły, ale że będziemy rozmawiać, że jeden ksiądz mówi do małżeństwa, musicie mieć takie wieczory, takie wolne, kupicie sobie buteleczkę wina, czy co, posiedzicie w ciszy, pogadacie, obejrzycie dobry film i potem spotyka tego pana, mówi, no i co, udało się z żoną ustalić takie wieczory? Tak, ja mam wtorki, ona środę. Wtedy trzeba się troszczyć o, a natomiast najważniejszą rzeczą, którą sobie trzeba zapisać wszędzie, szminką na lustrze, falną farbą olejną w przedpokoju, żona jest kobietą, a ja jestem mężczyzną. Czy mój mąż jest mężczyzną, a ja jestem kobietą? Ponieważ na tym tle dochodzi do wszystkich kłótni, sporów i tragedii. Jest taka bajka, że koń zaprzyjaźnił się z psem i pies dla konia zbierał najlepsze kości w okolicy, a koń dla psa najlepsze siano. Nie zauważyli, że są różne zwierzęta. Kiedyś do pana Jacka Polikowskiego przyszedł facet i mówi, żona mnie opuściła, ale ja jestem naukowcem i cały proces opisałem w zeszycie. I podaje zeszyt stukartkowy panu Polikowskiemu. Pan Polikowski czyta i mówi, już wiem, o co chodzi. Pan ma do żony jedno zastrzeżenie, że jest kobietą. To jest pana zastrzeżenie do żony, że ona się zachowuje jak kobieta, mówi jak kobieta. Nigdy nie należy dawać mężczyźnie spraw kobiecych w jego ręce, bo on to po prostu zginiecie, zgubi, zepsuje. Jedna pani wyszła do sklepu, mówi, zima była, kochanie, podjadę do sklepu samochodem, bo taki mróz jest, wsiadła w samochód, pojechała 100 metrów, samochód zgasł. Więc wróciła się do domu i została niestety męża przytulonego do sąsiadki. I pisze do gazety, tragedia w moim życiu. Opisuje całą sytuację i czeka na odpowiedź. A w dziale listów właśnie facet pracował. I odpisuje, proszę panią, na pani miejscu sprawdziłbym układ elektryczny pierwszy.
czy to gdzieś nie przy transformatorze. Kiedyś mi jedna dziewczyna mówiła, nie, czytałem o tym, jak usiadła z chłopakiem do samochodu i mówi, kochanie, zapomniałeś, ale dzisiaj obchodzimy rok naszej znajomości. A on, kurczę, to już rok. I posmutniał. Ona mówi, co się dzieje? Myślałem, że się ucieszy. On mówi, Boże, to znowu chyba straciłem. O, co on stracił? Dlaczego on tak mówi? Dlaczego się nie cieszy? Dlaczego nie mówi, że go ubogaciłam? Ale co straciłeś? No nic, będę musiał zostać sam i podjadę w pewne miejsce. Ale gdzie ty chcesz jechać? Cały taki dialog się rozwija. Okazało się, że on, jak ja powiedziałam, ona mu powiedziała, że są rok ze sobą, on sobie przypomniał, że kiedy pierwszy raz z nią spotkał, był na przeglądzie samochodu i minął rok właśnie. I że traci olej, że musi podjechać na wymianę oleju, żeby mu te uszczelki doszczelił. To są, proszę Państwa, widziałem to już to widziałem na własne oczy. Przyjęcie w domu, takie jak u Was, normalny dom, imieniny ojca, czy tam mamy, czy święta. Grzybki, szyneczka, baleronik pokrojony, Coca-Cola na stole, tam były ogóreczki. Stół się rozłożył w czasie przyjęcia. Był zakołkowany, kołki puściły i stół się rozłożył i wszystko leci z obrusem na podłogę. Wszystkie kobitki złapały się za grzybki, ogóreczki, pomidorki, a faceci za... No jasne, że tak. Bałtorczyk mówi, wszyscy wiedzą, że Gorzała się kiedyś skończy, ale jak to następuje, następuje dziwnie zdziwienie u facetów w oczach. Jest to nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. Jak widzi się dwie różne rzeczy. Pamiętam, przepraszam, jak mojej mamie kupiłem pierwszy w życiu telewizor kolorowy Hitachi. Z bratem mama poszła do pracy, my przynieśliśmy telewizor, ustawiliśmy antenę, wyregulowaliśmy, mama przychodzi, mama patrz. Mama wchodzi do pokoju, ojej, telewizor. Podchodzi, mówi, ale te serwetki już takie brudne, trzeba by to wyprać jakoś. Mama, telewizor, nie, no tak, oczywiście. Ciągle trzeba sobie przypominać, o czym zapominamy, że żona jest kobietą, a mężczyzna jest mężczyzną i że jesteśmy różni i że reagujemy różnie. My tego, panowie, nie możemy pojąć, no ale wy też pewnych rzeczy w nas nie możecie pojąć. To takie jeden. Pan Pulikowski jest tu mistrzem, bo ma żonę, to on się widzi to na co dzień. Kobieta ma podzielność uwagi. Gdyby kobiety nie miały podzielności uwagi, panowie, obiad z poniedziałku jedlibyśmy w czwartek. A żona robi pięć rzeczy na raz. Nastawi gaz, wodę nastawi na herbatę, kanapki robi dzieciom, dzwoni do mamy jeszcze zapytać, jak ta szminka, czy gdzie jest schowana. Męża tam jeszcze wyeksploatuje. No i nieraz mężczyzna wraca, tu w pranie, w pralce odwirowana, niewyjęte. I mówi, jak ty się porządkujesz, jak ty się gospodarzysz. Zaczynasz robotę i jej nie kończysz. Panowie, nie robić tak. Trzeba wyjąć to prześcieradło i tą włoczkę i powiesić. Tylko przedtem błagam strząchnąć. Ja nie wiem, dlaczego bez strząchnięcia się nie liczy. Kobieta ma podzielność uwagi. To jest dla nas tajemnica wielka. Pan Jacek opisuje sytuację, gdzie mąż chciał żonie wyłożyć teorię ich małżeństwa i odkrycia na temat ich małżeństwa. Tylko potrzebował ją, żeby byli sami i żeby go słuchała. Bo facet kocha, jak kobieta słucha. I nagle jest. Jadą pociągiem. Dwie osoby siedzą naprzeciwko siebie w przedziale. I mąż mówi, słuchaj żono, teraz ci wyjaśnię, o co chodzi w życiu, w kosmosie i w naszym małżeństwie. I zaczyna jej klarować. Tutaj usta artykułuje, wszystko dobrze. Ona tak patrzy na niego, słucha. On jest w szczytowym momencie swojego wywodu, właśnie z tej chwili mówi to, co chodzi, a ona mówi, o sarenka chyba. Ty mnie w ogóle nie słuchasz. Słucha. Państwa, słucha. Albo jeszcze lepszy numer, przymus komunikowania u kobiet. Odwrotny do kłopotów z komunikowaniem u facetów. Przymus komunikowania u kobiet. Przychodzi kobieta z dzieckiem do domu, mąż wziął 2 dni urlopu, ale potem mąż już urlop skończył i ona zostaje sama z niemowlakiem w domu. I dzieją się rzeczy niesamowite. Mąż wracał o 16, ona jest pełna emocji, mówi, słuchaj, o 8 rano zrobił kubkę, ale taką brązową, a o 12 płakał, chyba go kolka bolała. O 13 nie uwierzy, znowu zrobił kubkę i to zupełnie inną. A o 16 coś mu się odbiło, tak mu się odbiło. Mąż pyta, czy żyje. Facetem to jest nie wynik końcowy. Żyje. To ja idę spać. Ciebie własne dzieci nie interesują. O, gdybyś kazała jechać po lekarza, gdybyś kazała jechać po lekarstwo, to rzucam wszystko i przywożę tutaj aptekę całą i przychodnię całą lekarzy. Ale skoro jest zdrowe, też idę położyć. Czy, drogie panie, taka prosta rzecz, na której się można sypnąć, wołanie męża na obiad. Żona woła, chodź na obiad, a on dla niej lutuje żelazko. To jest najważniejsza sprawa w życiu. Już idę. Chodź na obiad. No już idę. Chodź na obiad. Jaki obiad? Wołam cię 3 razy na obiad. Nie wołałaś. Wołałam. I oni obydwoje mówią prawdę, bo ona wołała, nic nie słyszał. Przychodzi do kuchni i mówi, no i gdzie ten obiad? Talerze puste, bo dla żony obiad to jest obiad w garku, gotowany, nie? A dla faceta to jest obiad na talerzu, to jest ta różnica. Więc uwaga, proszę pani, za darmo instrukcja wołania faceta na obiad. Przychodzi się do faceta, bierze się go za mankiet i mówi, widzisz mnie? Widzisz mnie? Słyszysz mnie?
Zupa jest na talerzu, chleb pokrojony leży obok, łyżka już jest przygotowana. I on mówi, no nareszcie mówisz jak ze rzeczy. Facet umawia się z żoną, ona mówi, poszlibyśmy w niedzielę do kina. On mówi, oczywiście, chętnie. Przychodzi niedziela, ona mówi, idziemy do kina. Do jakiego kina? Przecież umawialiśmy się do jakiego kina. Do jakiego kina? No umawialiśmy się do kina. On mówi, jakie kino, jaki film, na którą godzinę, no tego żeśmy nie mówili. No to jakżeśmy się mówili do kina? Można by tak bez końca, naprawdę bez końca opowiadać o tych różnicach. Jest to bardzo urocze i wspaniałe, ale jeśli się tego nie nauczymy, to może być źle. Jeśli chodzi o miłość małżeńską, pamiętajcie, jest niesamowita reklama tego zjawiska. Kiedyś jedna siostra zapytała, gdzie są te dziewczyny z duszpasterstw? Jest was o wiele więcej dziewczęta w duszpasterstwach niż facetów, a jednak powołania zakonne męskie są jest mocniejsze. Siostry z zakonów żeńskich mają poważne kłopoty z powołaniami. Niektórzy mówią, że to właśnie jest taki ideał dla dziewczyny, mieć partnera, mieć u kogoś, kto mnie kocha. No, ten temat powołań to może też zostawmy. Kiedyś jeden facet przyszedł po ślubie, ślub miał w sobotę, a po ślubie nie brał urlopu, tylko przyszedł do pracy i w poniedziałek koledzy go dopadli. Ty, jak było? No jak było? A on mówi, co, seks? Przereklamowany, mówi. Zdecydowanie przereklamowany. Niektórzy myślą, że jak wejdą w związek małżeński, to się z tym swoim oblubieńcem czy oblubieńcem po prostu stopią. Dziewczyny pytają, o czym myślisz teraz? O niczym. A teraz jak się zapytam, o czym myślisz, a ty powiedziałeś o niczym, to o czym myślałeś? A teraz jak patrzysz na mnie, to o czym myślisz w tym momencie? O tym teraz tutaj? Pamiętajcie, w małżeństwie pozostaje się w samotności. Każdy człowiek jest samotny. Nie każdy jest osamotniony. Osamotniony jest to coś niedobrego. Osamotniony to jest taki człowiek, który nie ma ludzi, z którymi mógłby wejść w głęboką relację. Samotny człowiek jest to człowiek, który swoją samotnością chce ugościć Pana Boga. Pamiętajcie, samotność jest to miejsce dla Pana Boga. I ojciec Grzywocz pokazuje to nieraz bardzo ładnie, jak jesteśmy samotni w różnych wymiarach, na przykład w wymiarze płci. Facet poszedł z żoną do swojej mamy, czyli jej teściowej, na obiad w niedzielę. I coś ta mama powiedziała, zwróciła synowi jakąś uwagę. Ona wraca, rzuca się na łóżko, mówi, ale twoja matka mnie załatwiła, twoja matka mnie zniszczyła. Mówi, co ty się przejmujesz, przecież nic takiego nie powiedziała. Twoja matka po prostu dotknęła mnie do najgłębszego bólu w sercu. Co ty opowiadasz, przecież to był drobiazg, przecież to był żart. No zupełnie się nie mogą dogadać. Dzwoni koleżanka, ona mówi, słuchaj, teściowa powiedziała to i to, a koleżanka, ale cię załatwiła. Od razu. Płeć od razu nakierowała ją na taką dobrą drogę. To nie będzie zapełnienie samotności do końca. Samotność pozostanie. Samotność pozostanie. To jest dobrze, że pozostaje, bo jest to samotność, która jest miejscem dla Pana Boga. Niektórzy chcą mieć perfekcyjnego małżonka, niektórzy chcą mieć perfekcyjną małżonkę, ale pamiętajcie, perfekcyjnie to nie chodzi, to nie miłość nie bywa perfekcyjna. Miłość to są właśnie zadania, które przed nami stoją. W ogóle to jest ciekawe, że niektórzy oczekują, że po ślubie oni będą idealnym małżeństwem. Tak jakby ktoś wsiadł do samochodu i się oczekuje, że on będzie genialnym kierowcą. Musi przejechać 100 tysięcy kilometrów i dopiero będzie genialnym kierowcą. Tak samo po ślubie nikt nie będzie genialnym małżonkiem. Jeszcze będą jechać na dopalaczach emocjonalnych, a to się zgadza. Ale to nie. Kiedyś opowiadał pan Jacek, że miał wykład do świeckich ludzi na temat małżeństwa. I po kilku latach kobieta, która uczestniczyła w tym wykładzie, podeszła do niego i powiedziała, chciałam panu za coś podziękować. Tak? To już było dawno ten wykład, bardzo dawno, ale pan na końcu, kiedy już wszyscy wstaliśmy, pomodliliśmy się i rozchodziliśmy się już z wykładu, pan podszedł do mikrofonu, bo to był wykład o seksie i powiedział, jeszcze proszę państwa, jedno uzupełnienie. Niekoniecznie kobieta musi za każdym razem przeżywać orgazm, żeby to było szczęśliwe pożycie seksualne i małżeńskie. To może być całkiem przyzwoite pożycie, mimo że tak się może złożyć jakoś tak fizjologicznie. Panie Jacku, pan mi tym zdaniem uratował małżeństwo. Bo ja taka właśnie jestem, że tak to przeżywam. Już tam w szczegóły nie wchodźmy. Ale pan powiedział, że to może być szczęśliwe i dobre i pod względem w wymiarze fizycznym małżeństwo. No i to takie zrobiło wrażenie na kobiecie, że nie wszystko musi być idealnie, że jesteśmy dla siebie zadaniem. Ktoś powiedział, ja mam trudną mamę, trudnego ojca, trudnego brata. Może dostałaś taki skład tych najbliższych, bo tobie jest to potrzebne do zbawienia. Pan Bóg nam dobiera nieraz ludzi i dobiera nieraz ludzi do tego, do naszych wad, do naszych, do szansy naszego naprawienia, naszego wnętrza, przez to, że spotkamy trochę trudnego człowieka. W jednej rodzinie, słyszałem proszę księdza, jesteśmy rodziną kochającą się, dobrą, a wszystko to zawdzięczamy dziecku, które się nam narodziło chore, nieuleczalnie chore.
i nim się musimy opiekować szczególnie, musimy się opiekować jakoś więcej niż zdrowym dzieckiem. I to uratowało nasze małżeństwo. Ale wrócę do tego, żeby nie żądać, że małżonek, że żona załatwi mi wszystkie moje sprawy emocjonalne, jakieś osobowościowe, sprawy problemu miłości. Ksiądz Grzywocz opowiadał taką historię, że stał kiedyś na rynku krakowskim i czekał na jakiś pociąg. Była jesień, było pochmurno, nawet 6 rano, to jeszcze ciemno. I trafił na bar mleczny. A bar mleczny otwierano za 15 minut. I tak sobie wyobraził, że jak wejdzie, to kupi sobie dwie bułki, weźmie podwójną jajecznicę, podwójne kakao i to wszystko tak zje. Po prostu jakby z koparki tak zjechało, tak i tak się naje i taki będzie najedzony. I wtedy zobaczył gołębie na placu tym rynku krakowskim. Gołębie, które podziobały tutaj, podziobały tutaj i odleciały. Co chciał przez to powiedzieć? Że oprócz tego, że będziesz miała i wiele z was będzie miało mężów, wiele z was będzie miało żony i będziecie mieli dzieci, to miłość przyjdzie jeszcze przez przyjaciół, znajomych, przez babcię, ciotkę, przez jakiegoś przyjaciela, kumpla, którego poznam. Miłość trzeba dziobać w różnych miejscach. Nie, że jeden będzie do mnie przyklejony, ja z nim będę się ciągle pokazywać na mieście. Ja z takim ubawieniem, ale też i z podziwem widzę, co się po ślubach dzieje z kobietami, jak odmieniają słowo mąż. Proszę nie, byłam z mężem u fryzjera, mój mąż, proszę nie, ostrzygł sobie włosy. Byłem z mężem, żebyśmy pojechali na kręgielni, mój mąż trafił w kręgla. No. To już mój mąż, ci są tak, to jest moim mężem, mój mąż będzie czekał na telefon księdza, bo mój mąż jest bardzo solidny. To jest fantastyczne, no, jak ja zostałem księdzem i ktoś przychodził do spowiedzi, to też tak głowę opierałem, synu. To taka fascynacja. Ale nie wszystko idzie idealnie i perfekcyjnie, więc różne źródła miłości, różne źródła miłości. I przy okazji jeszcze powiem, na czym polega czystość i kapłańska, i klerycka, i wasza świecka. Na jednym zdaniu, które trzeba się nauczyć mówić. Przepraszam, dziękuję, ale ja już pójdę. Niejeden dialog, który doprowadził do tragedii, polegał na tym, że chłopak mówił, czy dziewczyna, to ja już pójdę, ale zostań, jeszcze ostatni autobus będzie później. No dobra, to zostanę ostatni autobus. Ty patrz, już ostatni autobus przyjechał. Taryfę weźmiesz, nie ma problemu. Jak się w odpowiednim momencie nie powie, pójdę, bo już będzie później, to można mieć potem spore kłopoty. Żeby dać drugiego siebie, trzeba samemu siebie mieć. My się bardzo boimy, kim jesteśmy. Wielu z nas dostało w dzieciństwie sygnał, jesteś niepotrzebny, głupi, beznadziejny. Wiele z was, drogie dziewczyny, może dostało sygnał od własnego ojca. Nikt cię nie pokocha, nikt cię nie polubi, jesteś brzydka, jesteś krzywa, jesteś jakaś potworna. Żaden facet z tobą nie wytrzyma. We wczesnym dzieciństwie mogliście dostać hasło, jak rodzice rozmawiali w kuchni. Miał być chłopak, dobra, niech już będzie baba. Możecie dostać takie hasło, jak dostała dziewczyna od własnego ojca, którego poprosiła, tato, zjedźmy na zjeżdżalni, na basenie, zjedź ze mną, bo ja się boję. Ojciec wziął ją na kolana, zjechali, brodzik był płytki, skręcił sobie nogę i ojciec do córki przy wszystkich mówi, przez ciebie się zawsze dzieje zło, przez ciebie się zawsze dzieje zło. Dziewczyna ma 20 lat, jest w klasztorze, telefon od matki, podchodzi do telefonu, Małgosiu, mówi mama, dzisiaj w nocy umarła babcia, gdybyś nie poszła do klasztoru, babcia by nie umarła. Wielu z was dostało takiego, przepraszam za słowo, kopa. Bardzo wcześnie. Brzydka jesteś, głupia. Ktoś cię jeszcze wykorzystał, ktoś cię jeszcze poniżył. I wtedy co robimy? Budujemy fałszywe ja. Budujemy obraz siebie. Będę bardzo religijna. Wszystkich was zatkam swoją religijnością. Będę perfekcyjna. Będę miała wszystko w domu poukładane idealnie. Będę perfekcyjna w nauce. Muszę mieć świadectwa z biało-czerwonym paskiem. I zaczynamy kogoś udawać i grać. Udawać i grać kogoś mądrego, wielkiego, albo odwrotnie, uciekam w samotność. Uciekam w samotność. Syndrom chłopca z kuchennego okna. Miałem takiego kolegę, Sławka. Godzinami siedział w oknie, w którym firanka była tak na skos i on godzinami się patrzył na podwórko. Nigdy do nas nie wyszedł, tylko się patrzył. Syndrom chłopca z kuchennego okna. Ja jeszcze mówię o syndromie dziewczyny z czajnikiem. Jest jakaś wspólnota, robią Sylwestra, to co ty przyniesiesz? Ja przyniosę kolumny, to ja przyniosę płyty, dobra, to ja przyniosę tam trochę żarcia, a ty co przyniesiesz? To może czajnik przyniosę. Przepraszam, to jest i śmieszne, i nieśmieszne, bo to są często ludzie bardzo poranieni, którzy chcą coś znaczyć, I właśnie budują w jakieś fałszywe ja, albo się stają cynikami, wszystkich wyśmiewają, a naprawdę tacy nie są, nie mają na to ochoty, tylko chcą coś znaczyć w tej wspólnocie.
bo im się ciągle wydaje, że ich nie chcą. Przychodzą na jakieś spotkanie, siadaj do nas. Nie, wy chcecie, żebym poszedł. Ale co ty opowiadasz? Siadaj, zostań z nami. Nie, ja wam przeszkadzam. Ale co ty mówisz? Nikomu nie przeszkadzasz, czekaliśmy na ciebie. Wy tak mówicie przez grzeczność, ale tak naprawdę chcecie, żebym już poszedł. I to fałszywe ja się tak do nas przykleja, że nie możemy potem tego wyłączyć, nie możemy potem tego oddzielić od siebie. To granie się tak nam wchodzi w krew, że po prostu nie możemy tego przerwać. Przerwać. Jak się to nazywa? Ojciec Grzywosz nazywa to konserwą roli. Nauczyłaś się jakiejś roli i ją grasz cały czas. Różne są role. Czytałem, że jedną z najbardziej nielubianych ról, może macie w towarzystwie takiego człowieka, jest człowiek ciągle w dobrym humorze i zadowolony. Pioruny walą ślizgawicą, Pan dał śnieg, wszyscy radujmy się śniegiem, wielbijmy Boga śniegiem. Kurczę, wszyscy się tam gdzieś zgubili pieniądze. Na pewno biedny jest na nas. Nie martwmy się, że zgubiliśmy całe pieniądze obozowe. Biedny, biedaku, na zdrowie, jedz sobie za nasze pieniądze. Kurde, mógłbyś przestać się głupkowato uśmiechać? Pan Jezus i płakał, Pan Jezus i śmiał się. A ten jest... Także i teraz, dlaczego to mówię? Ja się dzisiaj naprawdę z zespołem nie umawiałem, ale zdębniałem, kiedy tą pierwsza pieśń była o tym złam mnie. Tak, dokładnie. To o to chodzi. Tą naszą rolę trzeba zmielić w młynku. Kiedyś jeden ksiądz chodził po kolędzie i pani mówi, może się ksiądz napije herbaty. Przepraszam panią, ale kawy bym się napił, ale ja nie mam kawy. A ja dostałem tutaj od sąsiadów, taką niezmieloną jej dał. Ona wsypała te ziarenka, zalała wodą i tak siedzieli i pili tą kawę. Bez smaku, bo trzeba zmielić te ziarenka, wtedy się można napić kawy. Ale właśnie ten gorset, który żeśmy jakoś na siebie włożyli, ten gorset, który na siebie włożyliśmy, to jest sposób bycia, zachowania, które mi nie służy. Obrany sposób zachowania rodzi się z lęku i niepewności. To schowanie się może być bardzo wzniosłe, charytatywne, świątobliwe. To pozór dobrego zachowania. Może być sprytnie ukryte. Na przykład udaje, że służy, bo i się służyć. Jakie mogą być te gorsety? No kilka z nich, za księdzem Jackiem powtórzę. Ten zawsze zadowolony, tak wkurzający, to już mówiłem. Są ludzie, którzy są, na wszystkim się znają. Teologia, znam się. Budowa statków kosmicznych, oczywiście się znam. Uprawa cebuli, też się znam. A na tym się nie znasz. Na tym się nie znam, bo na tym się nie warto znać. Ale jeśli tylko na czymś się można znać, to tylko ja się na tym znam. Albo taki hiperreligijny. Mam fajny film. Czy w tym filmie jest coś o Jezusie? Tak, to pożyczę. Nie ma o Jezusie? To beznadziejny film. O Matko Boska, o Jezu, żeby ten film był tylko o Tobie. Albo przepraszam, konserwa roli filozof. Idziesz na spacer? Przepraszam, co rozumiesz pod pojęciem spacer? Albo wiecie, niektórzy się godzą, tak chcą coś znaczyć we wspólnocie, że godzą się na takiego nieznare. Ty, żeś się potknął, no potknąłem się i wywaliłeś się, o ramię jak się wywaliłem. Ty jesteś ciemna masa ze mnie jest. On się już na wszystko godzi, taki kompanijny błazen. Urocze niezdara, albo taki, co oskarża, prawda? Ksiądz Grzywosz mówi, pasterka, śnieg pada, organista gra kolędy. Proszę mówi, zamykać drzwi, kościół jest ogrzewany, wiecie ile tona węgla kosztuje? I zaczyna na pasterce robić ludziom wykład na temat ogrzewania kościoła. Więc to też jest do zmielenia, do złamania właśnie. Złam to i zmiel, żebyś stał, bo co wtedy się okaże? My się panicznie boimy oddać tą swoją maskę. Jak mnie zaprosiły siostry służebnice Krzyża do Warszawy, żebym pograł na spotkaniu z dziećmi upośledzonymi na gitarze, bo trochę brzdąkałem, ja się tych dzieci strasznie przestraszyłem i zaraz założyłem maskę. Jaką? Muzyka. Wziąłem gitarę, dzieci latają, biegają, śmieją się, popychają. Ksiądz coś zagra. Chwileczkę, stroję instrument. Ale ksiądz tam w nocnej ciszy. Momencik, giemi nie stroi. Ksiądz, ale tam byle głośno. Byle. Zaraz jeszcze flażoletami poprawię. I podchodzi taki chłopaczek z zespołem Downas, takie oczy skrzywione, mówi do mnie, ty, wal w te druty, bo jak ty nie walniesz, to ja walnę. Tak mnie sprowadził z konserwy roli. Tak mnie sprowadził z konserwy roli. Pan Bóg sprowadza z konserwy roli bardzo taki zaskakujący sposób.
Pewne małżeństwo żyło bardzo pięknie, 60 lat już mieli życia za sobą, 25 lat małżeństwa i przyszedł anioł do nich i mówi: Bóg jest z was bardzo zadowolony, chce wam dać nagrodę. Jaką pani sobie życzy nagrodę? O, ja to zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać dookoła świata. Anioł wyjął bilety kolejowe, samolotowe, rezerwacje hoteli, dla pana też mam już przygotowane, a ja nie chcę. Nie chce pan? A jakie pan ma marzenie? No to pewnego czasu marzę, żeby mieć tak żonę 30 lat młodszą. Tak, anioł powiedział, dotknął go i facet miał 90 lat. Pana Boga się nie przewidzi. Dlaczego chcę to powiedzieć? Jeśli chcecie mieć w związku dobry związek i dbać o niego, trzeba niestety na szczęście zmielić to fałszywe ja. Pamiętajcie, miłość to nie jest praca. Wielu ludzi miłość to jest poświęcenie i praca. Nie. Miłość, jak mówił Jean Vanier, to jest otwarcie. Za pracą można się schować. Wielu facetów uciekło z domu pod pretekstem pracy. Wiele kobiet nie chce iść z córką na... Mówili to dziewczyny. Mówię nieraz mamie, chodź, pójdziemy sobie do łazienek, pogadamy. Muszę ci ugotować obiad. No to dobra, tam jakąś, zjemy sobie jakąś zupę. Obiad musi być dwuczęściowy z deserem i z kompotem. Mamo, ale daj spokój z tym kompotem, pogadamy sobie. To kiedy indziej, teraz muszę ci ugotować obiad. Jest ucieczka w gotowaniu obiadu, bo ona tak naprawdę boi się tego, co córka zapyta, boi się tego, o czym córka będzie chciała z nią rozmawiać. Dlatego miłość to jest otwarcie. Miłość to jest otwarcie. Miłość to jest otwarcie na Boga i na drugiego człowieka i na samego siebie. Jeśli chcesz komuś siebie dać, to musisz siebie mieć, musisz siebie odzyskać. Musisz z tego starego świata kłamstw, gry, jakichś pozorów wejść w świat prawdy, tak jak Chrystus nas do tego zaprasza. I teraz w Wielkim Poście jest dobry czas na łamanie konserwy roli. Dobry czas na stawanie w prawdzie. Dobry czas na odnalezienie samego siebie. Kiedyś przyszedł do mnie chłopak, mówi: proszę księdza, i wobec mojej matki potrafię być bardzo wulgarny nawet. Mówię: głupia jesteś, daj mi spokój, mam swoje życie. Potem idę do dziewczyny, kładę jej głowę na kolana i mówię: pocałuj swojego rycerzyka. Potem idę do kumpli, siadamy przy piwie i mówię, że ja się w Polsce duszę, muszę mieć większy kraj wokół siebie. A potem przychodzę do księdza i się boję, czy ksiądz mi rozgrzeszy z ostatniego samogwałtu. A ja pytam: który ty jesteś prawdziwy? Nie wiem, który sobie ksiądz życzy. Boję się, że to się wyda. My się często nie lubimy, kiedy ktoś nas analizuje, podgląda, przygląda, kiedy ktoś nas bada, że wyda się, że ja nie jestem ten, kim jestem naprawdę. W sytuacjach krytycznych to się często objawia. Jak mówi pan Ziemkiewicz, na zachodzie Europy, jak obcy człowiek patrzy się na obcego człowieka w autobusie i ich wzrok się spotka, to często kiwną sobie głową, uśmiechną się. A mówi: spróbujcie w autobusie relacji Grójec-Sochaczew patrzeć się intensywnie na miejscowego. Usłyszycie sakramentalne? Co się gapisz? Chcesz mordę? Boimy się, że ktoś się przygląda. Wiecie, my mamy te lustra nasze małe w łazienkach, jak podchodzimy się my panowie golić, wy panie robić makijaż, to się doskonale znamy. Ale jak się łup, nagle zobaczymy w takim lustrze 4 metry w Teatrze Wielkim, o rany, jak ja jestem pokrzywiony, matko Boże, co się ze mną zrobiło? Boimy się nieraz prawdy o sobie. Ktoś przychodzi ze zdjęciami i mówi: mam twoje zdjęcia z sobotniej imprezy. O, poczekaj, jak ja fatalnie wyszedłem, wyrzuć to. Nie wyszedłeś, ty tak wyglądasz. My cię tak widzimy, ty tak jesteś. A my mamy wyobrażenia o sobie, że ja ciągle mam 18 lat, jestem smukły i ciągle młody. Dlatego Chrystus mówi: wrócić do siebie. Może na zakończenie, jeszcze jesteście jak dzieci, powiem o tych dwóch spotkaniach z dziećmi, które właśnie ilustrują, o co Chrystusowi chodzi. Ksiądz trafił do rodziny, mąż, żona, dziecko, pomodlili się ładnie przy stole, żona mówi: może się ksiądz napije herbaty, bardzo chętnie. I już idzie do kuchni, a dziecko mówi: a ja się też mogę za księdza sam pomodlić. Sam za księdza się pomodlić? Żona wróciła z kuchni. No to pomódl się sam za księdza. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie, a światłość jest... I rodzice właśnie: oj, co ty mówisz? Nie mów tak, księdze, będzie przykro. A ksiądz mówi: dlaczego przykro? Pierwsze wypominki za mnie powiedział. Za darmochę, to się w kościele nie zdarza. Drugi przykład, w kościele nawrócenia świętego Pawła w Warszawie chłopak przed ołtarzem sobie robi fikołki, skacze, tańczy. Ojciec stoi z bocznej nawy i pokazuje mu: bądź grzeczny, bo zaraz po ciebie pójdę. Ale on na przeistoczenie fikołka w tył zaczął ćwiczyć, więc ojciec już nie wyrobił. Po przeistoczeniu przyszedł, wziął go za rękę i prowadzi go główną nawą kościoła. Ciągnie go, on się ojcu opiera, ale nie ma szans. Jeszcze w drzwiach odwraca się do ludzi i mówi: ludzie, módlcie się za mnie.
Po czym poznać konserwę roli? Że jak ktoś do ciebie przyjdzie i powie, co słychać, kto mówi ten, kto ma zakonserwowaną rolę? Wszystko w porządku. Jakoś leci, jakieś kłopoty to każdy ma. Ale jestem przekonany, że wśród nas jest człowiek, może dwoje, trzy czy osoby, które miałyby ochotę wstać i powiedzieć, ludzie, pomódźcie się za mnie, bo mi się naprawdę życie wali. Ale konserwa roli jest na wszystko właśnie jakoś uodporniona, ma swoje mechanizmy wychodzenia z tego. Dlatego wróćmy do dzieciństwa, wróćmy do niewinności, a da Pan Bóg nam nowe życie, na którym oprzemy wszystkie nasze związki, wy małżeńskie, rodzinne, my duszpasterskie i wspólnotowe. Amen. Dzięki, dzięki, dzięki. Dziękuję, nie? Ja wiem, że bardzo byście chcieli podziękować i podziękowaliście tymi brawami, ale trochę mało było, nie? No właśnie, o to chodzi. Fajnie. Wam też bardzo dziękuję za to, że się tu zjawiliście. Zapraszamy na kolejne jakieś edycje tego i na Laboratorium Miłości też. Tam ksiądz Grzywocz też się pojawi. Nie widziałem, że jego nazwisko też wtedy tam na tablicy było, nie? Tutaj wspominane. Bardzo dziękuję za przygotowanie tego i teraz prosimy też księdza o błogosławieństwo. Zaśpiewamy jeszcze Matce Bożej, bo niedawno minęła 21. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą święci.